Bartoszewskie inwestycje. Witamy serdecznie w ten rześki poranek. Bardzo dziękujemy za przybycie na naszą konferencję prasową, która jest poświęcona wyjątkowej inwestycji, bo parkowi linearnemu w dzielnicy Ursynów. Są dziś z nami Magdalena Młochowska, dyrektor, koordynator do spraw Zielonej Warszawy. Jest również przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Janczar. Dzień dobry. Jest również burmistrz dzielnicy Ursynów Robert Kępa. Dzień dobry. Jest także dyrektorka zarządu Zieleni Monika Gołębiewska-Kozakiewicz. Witamy również radnych dzielnicy Ursynów, a także przedstawicieli zarządu dzielnicy Ursynów. Pani dyrektor, bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Stoimy w tej chwili na stropie tunelu południowej obwodnicy Warszawy, miejscu, gdzie kilkadziesiąt tysięcy samochodów dziennie przejeżdża. Natomiast co ważne dla nas, to samo miejsce w tym samym momencie będzie ostoją zieleni. Zakończyliśmy prace projektowe dla parku południowej obwodnicy Warszawy. Parku, który będzie miał 2 km długości. Posadzimy tutaj 1000 drzew, 100 tysięcy krzewów, niezliczoną liczbę pnączy, bylin. Będziemy mieć tutaj plac miejski, ogrody deszczowe, miejsce rekreacji dla dzieci, będą nowe ścieżki i to wszystko już w przeciągu najbliższych 3 lat. Podzieliliśmy tą inwestycję na 6 odcinków, tak żeby poszczególne z nich móc jak najszybciej oddawać mieszkańcom. Chcielibyśmy jeszcze w tym kwartale ogłosić przetarg na roboty budowlane, tak żeby jeszcze w tym roku pierwsze prace odbyły się w terenie, a w przyszłym roku pierwsze efekty tych prac mogli już podziwiać mieszkańcy, ale do tego potrzebujemy wsparcia Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo dziękujemy. Głos zabierze Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów. Pani radna, proszę bardzo. Głos zabierze radna Miasta Stołecznego Warszawy, Ewa Janczar. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę z tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy. Trzeba pamiętać o tym, że tak jak pani dyrektor powiedziała, wszystko wymaga finansowania. Chciałam z tego miejsca bardzo podziękować panu prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu za to, że zdecydował się złożyć wniosek do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o zwiększenie finansowania na ten park linearny. Trzeba pamiętać, że kilka lat temu przecież we współpracy z radnymi dzielnicowymi, z zarządem dzielnicy, z mojej inicjatywy Rada Warszawy przyjęła poprawkę do budżetu i wprowadziła 10 milionów złotych na ten park. Wiemy, w jakiej sytuacji finansowej dzisiaj jesteśmy wszyscy my mieszkańcy, jak wysokie są ceny, to kwota daleko niewystarczająca. Mam nadzieję, że te 33 miliony, które pan prezydent zdecydował się skierować do Rady Miasta, aby przyjęła budżet w przyszły czwartek, 9 marca stanie się faktem i że Rada Warszawy jednogłośnie zagłosuje za przyjęciem tej poprawki. Z tego miejsca też chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w przygotowania do tego, aby rzeczywiście w tym miejscu mógł powstać bardzo duży park zieleni. To trzeba powiedzieć, że bez współpracy, bez zaangażowania wielu osób nie byłoby to bardzo możliwe i z tego miejsca wszystkim bardzo składam gratulacje również mieszkańcom, którzy mają w tym niemały swój udział. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. I teraz Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów. Proszę Państwa, ja nie ukrywam swojego zadowolenia, ale też muszę powiedzieć, że trochę się łezka nawet w oku kręci, dlatego że kiedy zaczynaliśmy ten projekt w 2016 roku, nie miałem stuprocentowej pewności, że rzeczywiście dojdziemy do tego etapu. Na chwilę obecną jesteśmy w takiej sytuacji, że jeszcze w tym kwartale zostanie ogłoszony przetarg. Pierwsze 2 odcinki, które będą realizowane z tych 6, bo tak jest podzielony park, to jest odcinek za moimi plecami, czyli tutaj pomiędzy Stryjeńskich a ulicą Braci Wagów i ten odcinek między Braci Wagów a Aleją Ken. Następny etap to jest realizacja odcinka 4 i 5, czyli między
między Kenem a Lanciego i między Lanciego a ulicą Rosoła, tych części, które, za które odpowiada zarząd Zieleni, bo łączny budżet tego projektu wyceniony przez pracownię Palmet i wyceniony przez zarząd Zieleni to 44 miliony złotych, ale pamiętajmy o tym, że jeszcze mamy do tego elementy drogowe, za które odpowiada zarząd dróg miejskich, między innymi układ dróg rowerowych, a mam nadzieję, że w przyszłości także poprawa bezpieczeństwa i tutaj wyniesienie jezdni poszczególnych ulic, które przecinają tak zwany park linarny. Do tego ten element dotyczący obiektów sportowych na wysokości budynku nad polu, czyli w tej części piątej, oraz ta część targowiskowa, która znajduje się przy ulicy między Braci Wagów a Aleją Ken, bliżej tutaj ulicy Braci Wagów. Także te sześć etapów sukcesywnie realizowanych, wiosną przyszłego roku będziemy widzieli efekty tych pierwszych dwóch odcinków. Dalej w 2024 kolejny etap, a w 2025 zakończenie tej części parkowej. Natomiast poszczegóły zarówno mieszkańców, jak i media i szczegółowe rozwiązania mam przyjemność zaprosić w imieniu Zarządu Zieleni, pani dyrektor oraz Urzędu Dzielnicy 13 marca o godzinie 18 do sali numer 136 w urzędzie. Tam pracownia będzie prezentowała szczegółowe rozwiązania dotyczące tego projektu. Tam pokażemy nie tylko wizualizację jak dziś, ale szczegółowe rozwiązania i będziemy rozmawiali już o konkretnych terminach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Teraz jest czas dla Państwa. Zapraszamy do zadawania pytań. Ja jeszcze może tylko nadmienię, że do Państwa dyspozycji jest również przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Renata Niewitecka. Prosimy o kierowanie pytań do mikrofonu. Koleżanka w szarym płaszczu ma mikrofon. Dzień dobry, Wojciech Kamiński z Polskiej Agencji Prasowej. Pierwsze pytanie o nieobecnego pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Wydawało mi się, że będzie tutaj z nami. Nie ma komu podziękować. A druga rzecz, to jakoś nie zgadzają mi się rachunki, bo mówił pan... Troszeczkę bliżej mikrofon. Mówił pan burmistrz o tym, że ten projekt to jest ponad 40 milionów, jeszcze pewnie dodatkowo te wszystkie sprawy związane z przebudową dróg, a poprawka budżetowa zakłada tam 30 parę milionów. To może ja wyjaśnię. Jeżeli chodzi o część parkową, w sumie cała część zielona kosztuje 44 miliony, 11 milionów mamy w budżecie, 33 miliony, mam nadzieję, na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie dołożone do tego projektu. Dziękujemy. Prosimy o kolejne pytanie. Dzień dobry, Wojtek Karpieszuk z Gazety Stołecznej. Co się stanie z tym parkingiem, który widzimy za Państwa plecami? Będzie sposób znaczący zmniejszony i przesunięty bliżej do budynków. Prosimy o kolejne pytania. Chyba nie mamy więcej pytań. Serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji prasowej i zapraszamy do nagrań indywidualnych. Dziękujemy bardzo. Siostrawników. Siostrawników.